Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Pomidor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raymana Redemption. Dawno swoją drogą nie nagrywałem Raymana Redemption, co nie? Ostatnio, no, jakiś czas zaniedbałem trochę serię, bo mówiłem, że chcę zrobić przerwę, by dokończyć jeszcze inne serie, ale teraz wracamy na pełnej i kontynuujemy z The Cave of Scops, zaczynając z It Ate Joe. Czyli jedz u Joe. Zobaczymy, czy dzisiaj zrobimy tylko ten poziom, czy uda nam się zrobić coś więcej. Fajnie byłoby ukończyć dzisiaj The Cave of Scops, aczkolwiek jeżeli się nie uda, to jak najbardziej rozumiem. Tak jest. Zaczynamy teraz sobie inną sekcję The Cave of Scops, czyli po prostu tą, którą normalnie w Raymanie 1 byśmy zaczęli. Czyli po prostu Joe chce zapalić sobie swoją restaurację, ale niestety nie ma prądu, więc musimy zejść do jaskini. Tam coś u góry jest, widziałem. O, fajny grzybek. Klateczka była. Fajna w ogóle wróżka tutaj lata obok nas, tak teraz zauważyłem. Żyćko kolejne. 13. O Jezu, to jest pechowa liczba. Mam nadzieję, że nie zginę w jakiś żałosny sposób. Bardzo bym tego chciał. Dobrze lecę? Tak, dobrze poleciałem. Sorry, że ja tak teraz cicho jestem, ale staram się tutaj skupić, bo no nie powiem, że nie tą wersję The Cave of Scops, a raczej It Ate Joe, no nie znam. Ja zresztą w ogóle teraz kompletnie od dawna tę grę na ślepo przechodzę, więc ja tu praktycznie nic nie wiem, więc jakiekolwiek fejle, to które się ukażą, mimo że będą pewnie dosyć prosto do ogarnięcia, w sensie, że mógłbym ich w ogóle nie popełniać, to za nie chcę od razu bardzo serdecznie przeprosić. P. Coś jeszcze? A, to tylko tyle się pojawiło. I mamy trochę większy pasek zdrowia, co jest oczywiście dobre. Kurde, będę musiał się przyzwyczaić do komentowania Raymana! Bo dawno nie grałem w Raymana Redemption, tak jak już zresztą powiedziałem na początku, dosłownie moje komentowanie dzisiaj to będzie jedno wielkie bagno. Bo serio, nie pamiętam już, jak się grało w Raymana po tej przerwie. Muszę mniej przerwy od Raymana robić, więcej w niego grać. No właśnie, to jest właśnie to, to jest właśnie to. Wspaniali widzowie. Ja tylko czekam na pewien moment, aż w którymś momencie sobie z game overuję, bo to będzie dopiero śmieszna sprawa, nie powiem, że nie. A wiadomo, wy wszyscy czekacie na game over z mojej strony, zwłaszcza Capybar. On to już na pewno zaciera rączki. No dawaj, Pomidor, no dawaj, 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 Pomidor. Będziesz następny. Następny, kurde, będziesz game overa miał. Na razie się długo trzymam, tak? Na razie jest wszystko dobrze. I niech tak pozostanie. Fejle fejlami, ale nie chcę, kurde, w żałosny sposób, wow, ginąć. Co tam? Dobra, dobra, dobra. Mamy kolejny żeton pana Magika. Świetna, świetna muzyczka. Tego nie mogę powiedzieć, że nie.
A co tu się stało? O, dzięki. Oczywiście teraz pierwszy traczek The Cave of Scops wleciał na rejon. Myślę, że tak do końca września się wyrobimy z Raymanem Redemption, tak mi się wydaje, bo chcę zdobyć te właśnie wszystkie prezenciki, wszystkie klateczki, więc myślę, że spokojnie na luz dam radę. O, dobra, teraz tak trzeba się wspinać. Co to za nowa technologia, kurde, w Raymanie? Co to ma być? Za moich czasów takich rzeczy nie było. U mnie to trzeba było normalnie platformować, kurde mać. Tak, teraz starcze lata, że tak powiem, się przypominają. Coś mogę na ten temat mówić, bo trochę stary jestem jednak. Z roku na rok przecież jesteśmy starsi, a nie młodsi. Dziękuję za powiedzenie tej oto rzeczy, kapitanie Obvious. Kapitanie Oczywistość. O nie, 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 nie. Tam żyćko było. Halo, halo, ja chcę je zebrać. Chcę mieć więcej żyć. Uwaga na antytunka. Nie, ale tak szczerze? Mimo, że trochę nie ogarniam tych ulepszeń w poziomach, to te poziomy są naprawdę teraz ciekawsze, moim skromnym zdaniem. Serio, jakby... Uważam, że jest to coś innego, coś takiego fajnego, nawet bym mógł powiedzieć. Aha, klatka się nie pojawia, nic. Dobra, okej. Idzie całkiem... O, wpytę. Ale tu... Ej, ale tu kolorowo, fajnie. Co ty, czy ja mam teraz wszystkie te pająki na hita? Jezu, uwielbiam ten soundtrack, co teraz leci. On jest taki spokojny i taki uspokajający. Coś niebywałego. Te motylki w ogóle tutaj są też... Kurde! Co tutaj się dzieje, proszę państwa, panie i panowie? Nie byłem przygotowany na taki rozwój wydarzeń. O! O kurde, co? Co? Kim ty, dziadzie, jesteś? A, w mordę trzeba go atakować, to już wiem, to ja już wszystko wiem, na czym ta walka będzie polegać. W oczodoły trzeba go atakować, kuźwa, i wszystko jasne. Ale autentycznie, mimo że wiedziałem, że tutaj jakiś miniboss będzie, to nie spodziewałem się, że aż tutaj. Dobra, przynajmniej jestem przygotowany na... walkę z nim, mniej więcej wiem, na czym to będzie polegać, więc easy, man. Dobra, duma w kieszeń i... Tfu, lecimy z koksem, dawaj. Ej, traczek bardzo fajny, to... Tego nie mogę powiedzieć, że nie, bardzo fajny traczek. Easy boss, ja pierdzielę. Co tu w ogóle jest trudnego w tym bossie? Czy to się go łatwo pokonać? Jak go tylko trzeba w mordę atakować? Proszę was. O, teraz trzy, kurde, nóżki wystawione.
Dobra, teraz uwaga. No, to był ostatni punkt zdrowia. Trochę zwaliłem, to mogę przyznać. To mogę przyznać bez bicia. Troszeczkę dałem dupy, ale teraz nadrobimy co trzeba. LOL? Okej. Dwa razy mogłem go zaatakować? Co tutaj się najlepszego odwaliło teraz? Przepraszam bardzo. Ej, ja dosłownie... Ten pająk to w ogóle nie było żadne wyzwanie. Jak ja mogłem go tak... Jak ja mogłem przy nim tak failować? LOL? O! Teraz niech sobie leci ta spokojna muzyczka. Chociaż tamta przy pająku też była spoko. Ostro, kurde, wielki kamlot normalnie w dupala. Dobra, i teraz odpaliliśmy sobie prąd. Więc teraz zobaczymy, gdzie nas zabierze ta sekcja. To już jest w ogóle ostatnia sekcja chyba w Itate Joe. Znaczy przedostatnia, sorry. Sorry, że ja mówię, teraz jestem cicho, ale znowu, kurde, nie mogę się aż nasłuchać tego soundtracku. Serio, naprawdę, ja się mega wczuwam w soundtrack Raymana i Drake'i. Zresztą nie mam nic za bardzo ciekawego do powiedzenia, poza tym, że seria wróciła po raz kolejny. W ogóle, fajny bajer jest taki, że tutaj, jak są te strzałki właśnie przy tych właśnie dźwigniach, to... Podoba mi się to, że zrobił tutaj twórca coś takiego, że one się świecą na dany kolor, że na przykład, hej, jeżeli ustawiłeś sobie strzałkę, nie wiem, teraz na dół, no to mamy coś takiego, nie? No i przy okazji prezent sobie zabraliśmy. O kurde. Powiem wam, że się cieszę, że wróciłem do Raymana. Wiadomo, że może aż tak wielkiej ekscytacji to nie widać po mnie, aczkolwiek uwierzcie mi, mega fest się cieszę, dlatego że z jednej strony warto już skończyć tę gierkę, bo ta gierka trochę się ciągnie na tym kanale, co nie? Też mi się tak wydaje, że warto byłoby ją skończyć. Aczkolwiek zobaczymy, no. No, to spoko, Joe. Wiem. Uratowaliśmy tobie ten... restaurację, no. Też się cieszę z tego powodu. Lećmy z satem. Bo zostało nam już tylko chyba jeden poziom. O ile będzie jeszcze jakiś bzitowy poziom. Dobra, tutaj popychanko jest. A gdzie jest ta moja ulubiona ryba? Nie ma jej. Nie widzę tej rybki. Gdzie ona się podziała? Co to ma być? Fajne też jest to, że jak tracimy życie, to jednak te 5 punktów zdrowia nam zostaje, nie? Że nie mamy czegoś takiego, że raptem trzymamy. Jak to w oryginalnym Raymanie było. O kurde. Coś czułem, że warto było jednak wrócić. Dobra, jest nasza rybka. Jednak musiał ją dodać. Szkoda, myślałem, że jej już nie będzie. Nie no, prawda jest taka, że gdyby tej rybki nie było, to trochę nie miałoby to sensu. Dobra, w pysk dostaniesz teraz.
No, widzisz, w pysk dostałaś. Nie! Dobrze! Dobrze! Ominięte! Ominięte! Teraz uwaga! Jest tutaj ta rybka? Nie ma. I to tyle? Tak, to tyle! Ej, to... LOL? To gdzie ja klatkę pominąłem? Aż sobie zapiszę. Okej, zobaczmy co to jest za poziom. Tam widziałem literkę P, fuck. I to tyle? Spadaliśmy w dół, no i co teraz? A, to jest nowy poziom, dobra, wiecie co? Ten poziom sobie zrobimy następnym razem, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby sobie zostawić to na troszeczkę inną okazję. Tak, wiem, zwaliłem, że tylko jeden poziom na odcinek, ale spokojnie. Wracam z Raymanem, obiecuję. Będzie i Rayman, i Daxter. I potem coś jeszcze lepszego. Po Raymanie Redemption. No dobra, tymczasem to by było na tyle z mojej strony. Myślałem, że to będzie walka z bossem, bo już wtedy byśmy mieli The Cave of Scope zaliczone i mógłbym wtedy skupić się już na Playtopii. Ale nic to. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play i może informatywny, bo starałem się jak najwięcej mówić, aczkolwiek były czasami momenty ciszy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami, a my widzimy się w kolejnym odcinku z Raymana Redemption. Pa, pa!